Ty macie prezent jutro na Dzień Matki? On jest 6 maja? A jutro U jest nas... Dzień Matki? Co ty? Tak, o, wiecie, pod że koniec 6 maja miesiąca dokładnie. jest. U nas jest 6 maja. Tak, wiem, ale u nas jest w Niemczech. No bo wy jesteście jakoś całkiem inni. Co za Niemcy, kurde, mają inaczej? No co za kurde ma, co to jest? No. Dzień Matki to jest Dzień Matki, jest cały świat obchodzi jednego dnia, a nie... Matki są różne, matki są jedne. W Niemczech są jednak chyba inne. Bo Niemki chyba to jakieś, wiesz, są takie mutanty. No chyba jakieś, chyba chore jakieś. No. A ja nie, tak, to dzieciaki w szkole obchodzą niemieckie, a tak to my obchodzimy polskie. No, 26 pamiętaj, maja, jest Dzień Matki. A nie 25? 26 maja, Dzień Matki Polski. Pamiętam, było kiedyś, gdzieś w jakimś teleturnieju było. Kiedy obchodzimy Dzień Matki. A czekaj, gdzie ten Ibisz co prowadził? Taki teleturniej. Koło Fortuny. Nie, Ibisz prowadził. On tu siedział zawsze. Na siedząco był. I taki właśnie był. Jak to się nazywało ten teleturniej? A. I właśnie tam było właśnie, kiedy obchodzimy Dzień Matki. I to takie pytanie było. I właśnie klient nie mógł, nie pamiętał, nie kojarzył właśnie Dzień Matki, kiedy obchodzimy. I właśnie to rozpamiętał to. Nie pamiętam, co on prowadził. Jeden dzień po urodzin mojego syna. A jak w ogóle gramy? Na siódemki. No raczej... Słabo. Ja tamci są wszyscy na F3. No to widać, że to jest straszne tam. Czerwono się tam zrobiło niesamowicie. Ale dobra, objeżdżamy. Spokojnie. No dodasz proszę na dół, bo nie widzę tam. O, vielen Dank. To wy tam róbcie swoje, ja zaraz dojadę, tak? Mam jeszcze przestrzał. No, nawet dobra bitwa mi wyszła. No na mnie. No. Nie włączyłem. Będziemy spać u rodziców i zwiedzać u stronę, a przynajmniej nakręcić też jakiś odcinek dla was, nie? Wiesz co, no nie będę chamski wpisywał dotację 1000 zł na wycieczkę, no bo to nie jest... Pieniaka? Siedemka? Tabu? 13? Co za kino? Nie wiem, nie kojarzę, żebym ci grał taki. No, 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 nie wyprzedaj plutonowego. Dowódca plutonu się nie wyprzedaj. No kurde, no nie wiem co teraz zrobić, żeby... No jedziemy w kierunek ciężki. Ciężki. Żeby też się nie naciąć kurde na kilka dział z tyłu skampionych. Kumasz o co chodzi. Jeszcze dwa działa zostały. Tam jest niszczyciel. Dobra. I to bliżej. Jeszcze nie jeden niszczyciel jest. Ale nie mam przestrzału, na pewno ciężkiego nie mam przestrzału. Zniknął. Nie jest. Jest, mam przestrzał. Kurde, coś mnie namierza. Dobra. Nie też. Strzeliłem to w ziemię. Zajebiście. Ja pindole, nim ja dojadę, to już będzie po meczu. No co jest? No odbiłem się.
Ja nie. Teraz też jest piątka, szóstka. Ucieka. No mój własny lekki wjechał mi w bok i jechał cały czas do przodu, kurwa. Jakbym je chciał staranować. I przez to obydwoje wolniej jechaliśmy. No i teraz ciekawe co będzie. Bo tam Arta jest gdzieś na G1. GF1. O, jest Arta. Jest. Masz? Lej. Mam jechać na bazę? Nie, my mogliśmy jechać. Poszła, Arta już nie ma, dobra. Na prawo. Niszczycie, niszczycie. Chodź za nami. Panczer, niszczycie mam. Czemu na bazę naszej? Dawaj, lej. Jesteś czołg ciężki, jedziemy walczyć, a nie bazę. No tak, no ja nie, ja nie powiedziałem, że idziemy walczyć. Ale nie, Paweł się zastanawia, jesteś nie. Potrzebny, twoje działo musi strzelać, no. A nie się kurde dawaj, kurzyć. Ja nic, no, nie... Ja nic nie zrobiłem. Jedziesz do góry, ale może akurat będzie potrzeba twojej pomocy, bo tu są czołgi. Czasem się zdarza, jak nie zadałem. O, moje pierwsze obrażenia. Patrz, na bazę nam wjeżdżają. No, lekki. Wjeżdżaj na bazę na przeciwnika, Paula. Jedź, Paweł. My jedziemy na bazę naszą. My wracamy. Dobra, dobrze, jedź na bazę. Jedź, już jak jesteś taki kurwa ciężki. Kurwa mać, no. Tylko na bazę. Ja. Jedźcie. Nie zdążymy. Jak trzej wjadą, to 30 sekund, 20. I... 3 minuty jeszcze. Ale jeden. Bo jest jeden, ale jak wjadą 3, to będzie 30 sekund. A wjeżdżają, no. Zobacz, jadą. Wjeżdżaj. Wjechałem. Kapuj. My musimy w kierunek baza. I pierwsze co to zdekapować. Już jest 3, 50 sekund. Baza, nie. Nie przeciwnika, nie tego Styl 29. Baza! Oni walczą z nim! Kurde, 30 sekund! Baza, ja pierdolę, ja nie dojadę w 30 sekund, no walczą z nim. Ja się nie zatrzymuję. Baza. Malinówka to jest mapa na lajty, no, a nasz lajt... 19 sekund. Chyba będzie kampinówka. 14. Słuchajcie, no... Kurwa, kto mnie strzela? No mnie zniszczyli, no bzdura. 17 sekund. To i na tym nie bzdura to jest. Dajcie spokój. Jest, dawaj, dojeżdża do mnie jeden. A ty jesteś na bazie? Ja jestem na bazie. Mam dwie, ale tam jeszcze jeden do mnie dojeżdża ciężki. Wjeżdżaj, wjechał. O kurcze, weźcie, trzepnijcie jednego, to wygramy. Oni mają sekundę przewagi. A co będzie ręcz? Jest! Jest. Nie, niszczycie za niego. To jest zdora totalna. Nie wiem, tak. Ja go nie widziałem, on nie widział. No taki wał. No nie widać wujka na mapie. Nie wiem. Weź zjedź z bazy, please. Zjedź z bazy, proszę cię. Paweł. Już zjeżdżam. Zjechałem. Tak ci lepiej? Wjedzie bazę. Wiedział, bo zginął. Zginąłem. Kurwa, bo jeden strzał nie trafiłem. Nie. No widzisz, to niszczyciel zostało jeden. No bo jest... ten jeden, co został, no dlaczego niszczyciel na mnie jedzie, no? Dobra. Zjechał niszczyciel, bo niszczyciel jedzie na mnie. Wiesz, o co mi chodziło? Ja byłem pewny, że ja ich wszystkich po zniszczę, bo oni byli na dobicie, nie?
I kurwa, ten niszczyciel mnie dobił, a dlaczego? Bo przełączył, strzela teraz z białych, kurwa. Przełączył se, kurde, wiesz, pewnie ten... A ja ich po kolei wszystkich zabijałem, ja 4 fraki zrobiłem. Dlatego jakbyś nie zjechał, to ja bym nie zrobił tych, przynajmniej 2 pragów nie miałbym, nie? O, a ten niszczyciel go zajechał. Zdura jest totalna dla mnie. Ja, ty patrz, tamtego też zniszczył. No. No. Tylko dziwne, że ten niszczyciel, nie wiem, czekał, nie wiem na co, przecież on nie jechał do mnie, jak ja się z nimi strzelałem, nie? Ja tamten na szczelinie rozwalił. Także i tak masz punkty za przejęcie bazy i tak, ale próbowałeś, dzięki, że zjechałeś. No mało brakowało, bo raz mój pocisk nie trafił przeciwnika na najmniejszym kółku. Ja czekałem, aż będę miał najmniejsze, żeby właśnie nie stracić pocisku, bo wiecie, dłużej przeładowuję niż skupiam, więc mówię, kurwa, chcę mieć pewny strzał. I co było? Strzeliłem nad nim, mimo że był idealny. O, pierwsze miejsce i 6. No, ja chłopaki, mamy prawie 3000 obrażeń. No ładnie. Jest dużo. Pójdź wodę, proszę. Aha. Punkty po punkciku. Dobrze.